Z serwisu Poisson Rouge korzystam już od kilku lat przy nauczaniu wczesnoszkolnym. To jest bardzo fajny serwis z wieloma grami, w tym roku został dodany nowy moduł, nowy moduł klawiatury. Wystarczy kliknąć tą klawiaturę i przenosimy się do podstron, gdzie nawigacja odbywa się już tylko przy użyciu klawiatury. Żeby włączyć poszczególne gry trzeba nacisnąć poszczególne klawisze i tak włączając na przykład tutaj te baloniki ćwiczymy sobie strzelanie do baloników przy mocy użyciu tych klawiszy z twerkami. Jeżeli weźmiemy sobie jakąś in, inny moduł, e, tutaj na przykład e, łapiemy pomidory przy mocy kontrola i shifta, przemieszczam się w prawo, w lewo, nie wiem ile tych pomidorów tam musi napadać, ale na pewno będzie to też fajna gra. Trzeba się wykazać refleksem, bo widać, że tutaj dosyć, dosyć szybko to, to spadanie pomidorów się odbywa, także dosyć szybko trzeba naciskać klawisze. Żeby wyjść trzeba nacisnąć klawisz strzałki w lewo i wracamy znowu do tej strony, znowu możemy wybrać inną na przykład załóżmy tam siódemkę wciskamy i mamy teraz obrazek z tęczą. i tutaj znowu wciskamy odpowiednie klawisze obrazek zostaje kolorowany także mało tego po, po kolorowaniu dodawane są nowe moduły, że na przykład naciskamy Ctrl i pojawiają się owce czy tam shift i, i pojawia się krasnoludek, który coś tam skacze znowu strzałką w lewo wracamy i wybieramy Znowu, jakiś inny moduł. Tutaj jest dosyć łatwy z ptakami. Po prostu naciskając odpowiednie klawisze, ptaki zaczynają odlatywać. No, ale chodzi o to, żeby właśnie dzieci poznawały klawiaturę, gdzie jaki klawisz jest. Czy może jeszcze. O, tutaj taka żaba łapiąca owady. Czyli wciskając w odpowiednim momencie, bo to nie wszystko, który klawisz, ale jeszcze w odpowiednim momencie musimy nacisnąć ten klawisz. Wtedy żaba złabie, złapie owada. Tam jeszcze są takie atrakcje, że jeżeli naciśniemy na przykład tam piątkę, to podskoczy rybka w tej wodzie. Także naprawdę to jest bardzo, bardzo ciekawe. Załóżmy jeszcze, weźmy tutaj motylki. Wciskając na przykład klawisz A, wybieramy o którego motyla chodzi, natomiast wciskając tam odpowiednie cyferki możemy na odpowiedni kolor pokolorować motylka czyli wybieramy którego motylka i na jaki kolor kolorujemy to też jest szybko nie, nie myszką tylko właśnie e, samymi klawiszami to może jeszcze tutaj taki x taki teatrzyk i tutaj znowu e, strzałką w dół lub strzałką w górę podnosimy lub opuszczamy kurtynę i wybierając klawisz w lub k e, to ta e, <grym> Marionetka zaczyna tam wydawać odgłos. Naprawdę bardzo polecam te, ten program. Dzieci są bardzo zadowolone. Dziękuję.